Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, jako że są wakacje, to spróbuję wbić ranking 2700 na czeskom. Jeżeli to się uda, to będzie mój rekord na głównym koncie szachus.pl. Zapraszam serdecznie. No i co? Lecimy w takim układzie. Startujemy z pierwszą partią. Będę starał się też komentować. A, zanim jeszcze to, tylko sprawdzę ustawienia, czy są ok zrobione. Minus 25, tak, żeby grać z jak najsilniejszymi zawodnikami. No i mamy pierwszego zawodnika. Lecimy z ruchem d4. Skoczek f6, c4. No, 3 minuty to jest w tempo szybkie. Trzeba się streszczać. Wyprowadźmy sobie wszystkie figury. Oczywiście C5 nastąpi. Bijemy. Hetman A5. O, albo tutaj też jest taka opcja. Wymieńmy to. Jest póki co pionek więcej. Jeżeli skoczek, to można zagrać fajny ruch C6, żeby rozszczepić pionki. I tak też uczynię. Chociaż taki ruch mógłbym zagrać przysporzyć problemów. Nie, bo skoczek E4. Dobra, robimy sobie roszadę. Koniec P3. A tutaj masz atak na mnie taki od razu. Też mi rozszczepisz pionki, co? Dobra, goniec E5. Bo jeżeli bicie, bicie i tutaj, to czasem będzie takie wejście z i odbicie. Chyba idzie zgodnie z planem. Ciekawe, czy przeciwnik zbije z... Nie, nie zbije szybko, myśli. Myśli. A to też jest dobra, dobre dla mnie, jeżeli się zastanawia, dlatego, że będę mógł sobie zagrać skoczkiem na przykład tu i nie będę musiał rozszczepiać mu pionków. A skoczek przy okazji atakuje piona. To też fajnie. Coś ty mi tutaj zagrał. Zagram tu, ty mi zagrasz tu, ja zagram tu, 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 zbijesz. Nie mogę tak od razu? Nie mogę. Zbijesz tu szachem. Dobra, zryzykuję. Zagratuję, zagram F4. Aha, będę miał bicie później tu F4. Dobra. Nie możesz tu, bo przecież jest związanie. Mało widzę, ale dlatego też gram, żeby troszeczkę więcej taktyki poćwiczyć. Ostatnią z moją grą jest kiepsko. Ten ruch też widziałem, tyle, że. Mocno go nie przeanalizowałem. Co tutaj, tutaj, tu. Czyli tracę materiał. Jeszcze taki ruch jest też. Dobra, nie tracę materiału. Odbiję po prostu tu. Chyba, że on pójdzie tak. A no właśnie. A mogę zbić tu. Mogę też tak zagrać. W sumie to on może wrócić. To nie będzie głupie. Tu zagrasz co właśnie. Mówiąc krótko, yy, mamy problem. Dwa skoczki one są dosyć dobrze skoordynowane tutaj, tutaj. Czasu robi się mało. Bierze C1 tutaj, skoczek próbuje mi coś zrobić. Tak, na pionka. Zawsze mam rucha 4. Tak jak on bardzo dobrze skoordynuje te skoczki, to będzie problem. I to wielki. Niech będzie tak. Jeśli królew 7 to H3, żeby skoczek nie wleciał. Jednego pionka udało się odzyskać. Tego będziesz chciał wziąć, ale mam też możliwość taką w sumie atakowania. Może nie będzie tak tragicznie, a, chyba, że tutaj mnóstwo czasu stracę. Właśnie, to też jest, to też jest problem. Gram tak, żeby jednak tu przytrzymać pionka, w razie czego. Hmm, odejście tutaj, wieża tu, jakiś tam ruch. Dobra, tutaj nie może, bo tu d 7. Z atakiem od razu. O, przeciwnik pozwolił mi wybić dwa pionki. Oj, podstawiłem. Pozwolił wybić dwa pionki, ale też figurę wziął, no właśnie. Z tym rekordem moim może być problem. Wybierasz mi pionki, co? No właśnie. No tak. Siemoneczko, cześć Paweł. Eee, no właśnie, nie jest łatwo. Pierwsza partia w trąbkę. Mm, a tutaj mi się marzy 2700, co nie. Dobra. Szukamy kolejnego gracza. Na no, spokojnie. No i jest. Czyli tutaj schematy królewsko-indyjskie D5. Um, taki ruch z takim planem. Takie Londono londonowatowe schematy. Okay. A tu jest opcja bicia. Dopiero teraz to zauważyłem przyznaje się bez bicia. Dopiero to zauważyłem. No dobra, jak bije tu, to bije tu. Panie Szechusiu, ale Majla, to potrafisz zespamować jak mało kto. Jednak z uwagi na wielką sytuację, że są jak do autora, jest ok. Eee, Pawle, yy, tak działa marketing. Eee, także zawsze, jak coś nie pasuje, można się wypisać. Także sorry, no. Um, niech będzie taki ruch. I tutaj zablokowałem. Teraz jak on by wybił tym, to by było super. Uh -huh. A tak jeszcze przecież mogę uciec spokojnie. Oto muszę trzymać pole E4, ruch F5. Nie, bo tu mi wlecisz. Dobra, trzeba coś próbować, może jakieś poświęcenie. Ja już mi chodzą po głowie różne rzeczy. Zapewne jak będzie ten ranking trochę wyższy, to postaram się grać chyba bardziej solidnie, ale znając mnie, bywało to różnie. Z takim planem nieoczywistym. Z tej strony się wszystko trzyma. Gość ma mniej czasu. Ja muszę na czas zwracać uwagę. Tak, współczesne życie, świat. Jakoś musimy z tym wszystkim się poruszać. No tak, ale to nie jest też. No tak, ja rozumiem. maile. Ale to nie jest wydzwanianie do kogoś notorycznie, co nie? Co byłoby pewnie gorsze. Doskonale to rozumiem. Zresztą ja też jestem zapisany na wiele, wiele takich newsletterów u innych twórców i jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza. Stawanie maili. Dobra. Tu bronimy piona. Czy on zagra tak? Wtedy F. Od razu. Na jego miejscu chyba taki ruch bym zagrał. Okej, okay. no tak, muszę tak od razu tu jak bicie Dobra, wybitka. Oj, tego, nie, dostrz tego nie, do nie doceniłem raczej. Tego ruchu. Niech będzie tak. Czas goni. F5. Szkoda, że nie mam. Kolejnego pionka stracy. No dobra, będzie bicie z szachem, w sensie gońcem. No to otworzy się też linia. Trzeba szukać jakichś plusów albo bicie hetmanem, no właśnie. Yy, chcesz mi wymienić. Dobra. Wymienisz hetmany co? No tak. Co masz lepszego do roboty? Skoczek wejdzie. Dobra, tak, atakujemy. Tu mam na szczęście jedno bicie. Trzeba uważać na taki ruch. Oj, wieża D1! Upsik. To przegiołem. Tracę jakość. O, tracę jakość, niestety. Dobra, zagrasz mi tu, no wiem. Liczę na to, że ten czas mnie może uratować. Oj, tu będę musiał wymienić. Straciłem jeszcze gońca. Nie, nie chciał wziąć. Remis, ale y, według mnie remis, jak mu teraz spadł czas, a mi został goniec, jest y, nieprawidłowym wynikiem e, z tego względu, że teoretycznie oczywiście, tak by nikt nie zrobił, ale teoretycznie ktoś może sobie dorobić e, złe figury e, i można ustawić matę na szachownicy. Nie wiem, jak jest teraz w przepisach. Bardzo ciekawy przypadek. Według mnie jest to wygrana e, czarnymi po spadnięciu czasu przez białe. Dziwne, że czeskom to... Zarekomendował jako remis Dajcie znać No właśnie, o drewniach pisze Taka pozycja na licze zdaje wygraną No właśnie, to jest ciekawe e, Według tego, no cóż Szukamy sobie kolejnego gracza Zatem Była przegrana, był remis 2661, super No to z takim rankingiem masz miło zagrać od razu Lecimy z obroną królewsko-indyjską, przecudną. No i posunięcie E5 zagrajmy. Skoczek D7 z takim planem. Oczywiście i A5 od razu tu zaatakujmy. H4. Ludzie lubią tu szybko atakować. A ja lubię, jak mnie tutaj atakują. Bardzo to lubię. No i co? Goniec D7. Może tam taki ruch jak F3, to fajnie sobie. Dobra, goniec D7. Znaczy na pewno w takiej sytuacji remis jest bardziej uczciwy, jasne. E, ale, no tak, ale chodzi o przepisy, tak? Jeżeli są jakieś przepisy, no to po to są, żeby chyba ich przestrzegać. Czy ja nie mam jakiegoś takiego bicia? No nie mam. Zagrajmy tak, wzmocnie, zobaczymy, co on zagra. Wielkie dzięki ogromne podziękowania za działalność internetową. Bardzo mi miło, bardzo dużo nauki dla mnie, od ciebie, fachowość, prostota kultura. Dzięki bardzo, Pawle. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Za miłe słowa. Okej, okay, no to tutaj teraz z skoczkiem wejdę sobie fajnie na F4 lub na G3. Słuchajcie, ja nie wiem dlaczego, ale tak kocham ten debiut. Po prostu królewsko indyjska jest tak wspaniałym debiutem. No nie mogę przestać go grać. No po prostu. No uwielbiam no. No uwielbiam jest taka moc możliwości fajnych, ciekawych zagrań. Wiadomo, na tym czasie może będzie zbyt mało dokładnie, jeśli chodzi o grę ale, ojejku, no po prostu, nie wiem, pewne rzeczy się czuję ja właśnie ten debiut, wydaje mi się, że czuję najlepiej ze wszystkich debiutów e, okej, okay, ale dobra, lecimy teraz tak myślę, że tu nie, no trzeba wybić końcem czy pionkiem jest to zastanawiające, i to są te fajne dylematy dobra, zbiję to od razu gońcem z atakiem tu widełki na razie nie grożą skoczek na G3 z taką opcją tu trzeba przytrzymać to pole no Skoczek G3 niech będzie, bo widełki groziły. E, gońca trzeba będzie chyba sprzątnąć, chociaż skoczek może sobie na chwilę tutaj stać. Zagrajmy tak, zawsze taki ruch. Mm, to wybiję sobie tam. Jeżeli biję skoczkiem, to jest wejście. No, zobaczcie, cyk. I jak on zbije headmanem, wygrywam skoczka. A jeżeli skoczkiem, to, zbijam, to zagrywam tutaj. I mam chyba też jakieś zdobycze materialne. Czy tu mogę zagrać z szachem? Mogę i zdobyć figurę. Patrzcie, jakie to proste czasami. Poczekajcie, bo tutaj on odejdzie. W ogóle taki ruch też mam. Ten ruch jest lepszy. Nie, nie jest lepszy, bo on się zasłoni. Tak muszę, tak nie mogę, bo tu się zasłonisz. Dobra. Ale czekajcie, a nie mogę, tak? On tu, ja tu. Ciekawe, tu, tu, tu. On musi iść yy, tu, tu, z powrotem. Dobra, chyba wzięcie jakości, tak mi się wydaje, będzie najlepsze. A za długo myślałem. Za długo. Tutaj sobie zagrajmy. Tak, no właśnie, on mnie trochę tutaj. Ścisnął. Dobra, chyba jednego skoczka wezmę. Goniec Białopolowy. Powinien sobie jakoś tutaj radzić. Na pewno mnie trochę tu ścisnął. Jakość jest. Zawsze tę jakość można w fajny sposób spróbować oddać. Ha, tu wejdziesz. Ojej. Dobra, tak, wchodź. No właśnie, widzicie, partia była już według mnie wygrana. Nie docisnąłem. Eee, no, nie docisnąłem. Tak i tak. Jak nie chcesz brać jakości, to nie bierz, no trudno. Nie chcę brać jakości, słuchajcie. Tak spróbuję się z tamtej strony rozwiązać. Tu chyba trzeba grać od razu. Jak bicie to tutaj skoczek wraca. Spróbujmy zamieszać wieża F4, żeby też tutaj troszkę to Rozbroić jakieś takie wejście i coś tam będziemy próbować. Król bezpieczny, ten do wzięcia, końcówka będzie lepsza, jeżeli to się uda zrobić. Tędy spróbuję sobie teraz pograć. Czasu mało, czasu mało. Pionka mogę wybić od razu. Dobra, tutaj jest też wejście. Tak, i potem mam szach tutaj. Widzicie jest słabe, bo tutaj i wygrywam prawdopodobnie. O, tak, to dobra. Tutaj też tym hetmanem muszę starać się e, jakoś zamieszać. Jeden szach. Jeden szach. E, ojejku. Tak. Dobra i tak. Oj, dałem tutaj mu szacha, Kurcze. Uciek na 16 sekund. Chyba nie masz szacha. Masz tutaj jeszcze, kurczę, jeszcze jeden szach jest. O jejku, nie tu, nie tu, Krzysztof. Nie tu miałeś zagrać. Kurczę Remis. Hmm, miskliczek. No dobra, szkoda, bo znowu była wygrana. No była! Lecimy dalej. Ten sam gość, fajnie. Znowu jakieś tutaj będą chyba ostre rzeczy. Zagrajmy goniec G5. od razu zagrajmy tak b5 niech będzie a4 a taki ruch ok no to tak chyba tam też coś takiego można niech będzie tu taki ruch mi się bardzo podoba lubię grać posunięcie e6 wydaje mi się że ten ruch teraz w tym momencie jest Praktycznie wygrywający. Sorry, że tak, tak to oceniam. Bo tutaj wchodzę Hetmanem szybko i ten król ma chyba ogromny problem. Co? B6. Mogę chyba nawet tak zagrać. Nie, nie mogę. A jak zbiję tu. Nie daję mu jakiegoś mata. Zbijam w ciemno. Mogę nawet zagrać tak i wziąć po prostu wieżę. Ale pytanie: czy tu, 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 tu? Nie widzę tego mata. Nie widzę tego mata. Aha, mogę zagrać tu, tu, tu. Dobra, i wezmę gońca i tam będę atakować jeszcze wieżę w tej kolejności. Tu i grozi mat na przykład, więc jak on zbije tu, to ja tu. Tu się wszystko rozwali. Eee... No, mogę tak. A, też mogą tak zagrać, zdobyć Hetmana. Zobaczcie, no, mogę zbić tutaj wziąć po prostu wieżę. No, poszło głodziutko. Nie chcę go, go nie chce grać. No i mamy 2 500. Dobra, przekraczamy to powolutku. D4 ok, E5 to skoczek F3. Tutaj niech będzie ruch D5. Naturalnie, wyprowadźmy sobie te figury. E4. No i Roszada. Tutaj lubię sobie zagrać takie posunięcie na zadymkę. F3 wzmocnimy ten punkt. No, wejście tutaj już chyba w grę nie wchodzi, tak? Zagrajmy. Czy ja tutaj nie popełniłem gafy taktycznej? Chyba nie. No, taki ruch trzeba co? Żeby tego gońca jednak wymienić. Ja wiem, wiem, wiem. To jest takie nie do końca chyba. Tak trzeba i tutaj osłabić ten punkt. Punkt D5 w zasadzie i tak. Punkt D5 bardzo tu musimy osłabić. Jak wybije to super. Wybijemy. Jak przepcha to też ekstra, bo tam wchodzę. No dobra, mogę jednego pionka skosić. Mm. Przywalić a4. Dlaczego go nie podciągnąć jeszcze wyżej, jak najwyżej. Tu się w centrum trzyma. Pion za pion. Taki ruch. Możliwe, że jest. No pion za pion. Idziemy tym pionkiem do góry. Niech się boi. Ja sam w strachu. Tu będziesz tak, to wszystko próbował. Dobra, zobaczymy. Najpierw taki ruch. Zawsze wie, że zaatakować stępem to jest OK. Um, chyba tu. Jeżeli tu, to możliwe, że C6. Tylko pytanie, czy ja nie będę miał problemów. Może tak. Z planem takim. Jeżeli zbije, to tak, on zbije. Ja zbijam Hetmana, jest OK. Skoczek C5. A się znalazło takie posunięcie. Oczywiście on tutaj dostaje super centrum, ale są groźby. Są groźby i trzeba uważać. No możliwe, że Hetman D6. Taki ruch się bardzo będzie narzucał. Dużo jest fajnych możliwości. No i znowu się pojawiają fajne rzeczy. Będzie oddawał jakość. Muszę na to pójść. Będzie zbitka. I hetman C2 prawdopodobnie. Przepchał. A to idziemy pionkiem. W sumie ja też liczyłem na to, że mogę tam sobie walnąć skoczka. Po biciu nie wiem, czy nie wierzę ustępem, ale chyba nie, bo pionek tu może być szybki. Bo jak zbiję to, to zbijesz tu. Jak zagram tak, ty mi wybijesz, ty mi wybijesz. A inaczej zagrasz tu. No dobra. Idę na to. Druga jakość. Teraz. E, szybki hetman. Niech będzie Hetman B1. Tu pilnuję przy okazji i chcę iść B6. No prosty plan. Tak, mam B6, to chyba jeszcze mi pomógł tym posunięciem. Tutaj jeszcze masz ruch, no ale ja też mam jakąś tam obronę. Niech będzie tak, wzmocnię. Tutaj, tu wejdziesz co? No właśnie. Będzie trzeba poświęcić końca. Tak. Tu możesz wybić. No, uciekam królem. No, jego figury się rozegrały fajnie. No, skoczek prawdopodobnie zbije. Trzeba będzie tutaj dziabnąć i wyjść końcem, chyba. Ono mało czasu już. Dziab. I strachy na lachy. Szach, bo król musi odejść, bo siedem i tam mam wieża. Źle pograłem. Bo tutaj jeszcze koniec by się bronił. No ale to już kwestia, właśnie czasu, co nie? Rewanż. Próbuję uzyskać i grać sobie z kolejnym zawodnikiem. Gramy to samo. Może C5 teraz. Ciutkę inaczej. Ruch skoczek 4, ciekawe, czy on zadziała dobrze. Pewnie nieco na zaskoczenie. No właśnie. Zbiję. Pewnie zaskoczyłem przeciwnika. Sam również siebie zaskoczyłem. Hetman C3 tu atakuje i pionka by mi zbił. I zobaczcie, jak się zagra trochę niekonwencjonalne szachy, inne, no to można nie widzieć prostych rzeczy. Mogłoby się wydawać, no dobra, zróbmy roszadę. D6. Skoczek F6G4. Pilnujemy. Tu atakuje F3. Prawdopodobnie zagra. Tak, z planem wieża B8, a6 tu. I go skoczek stoi dobrze. Hetman musi stąd chyba uciekać. No, zagrał H4, postraszył i, ta, i tak zrobił roszadę, co nie. A6B5 skoczek wejdzie tu. Jeszcze mam nic D7. Zawsze staram się pozytywnie patrzeć na swoją pozycję. Trzymamy wtedy jakąś taką pewność siebie, można powiedzieć. Aha, tutaj. Aha, tak możesz zagrać od razu tu, wejdziesz. Możesz. Możesz, możesz, możesz. Będzie tak od razu. Idziemy. Na skoczek wlezie mnie tutaj, wlezie. To na pewno trochę skoordynował jakby swoje figurki. Nie, nie wszedł tutaj, to ciekawe. A bym tak zagrał? Ty zagrasz tu, a ja zagram tu. Zagrajmy tak. Tu wiem, że jest słaby pionek, ale tam chcę wziąć. Trochę ryzykujemy, otwieramy grę. A i tu będzie w ogóle strzałka dobra. Muszę tak chyba wieżą w ogóle zasunąć i bronić. Jeżeli on nie zagra wieżą na D1. O właśnie, to mam taki ruch. I ta wymiana będzie dla mnie OK. Dziwnie gra gościu. Myślę, że to jest zły ruch zdecydowanie mógł lepiej. Zbił, zbił. Wszystko na moich warunkach. Pięknie. Tak, żeby rozciągnąć Hetmana jeszcze. Związanie jest fajne. Skoczek wraca. Może jakieś czasami będą tutaj taktyczne zagrywki. No to teraz jestem pewny, że mam świetną grę. I on ma znowu mało czasu. Mogę tak, jedną wieżyczkę sobie dziabnąć. No idziemy. No i teraz trzeba zrobić progres. To co najtrudniejsze. Może tak i tak, żeby mieć opcję bicia, nie wiem, ale szukam takiej opcji. Zresztą gościowi zostało 20 sekund. Czy mam takie bicie? Pewnie nie mam, ale dla frajdy sobie zbiję. Ma 15 sekund. Jak tutaj, to tutaj trzy pionki. Możliwe, że to jest dosyć niepoprawne, ale na zadymkę na tym czasie wystarczy. Chyba. Chyba wystarczy. Właśnie podstawiłem. Ale czas też zrobił swoje. No dobra, w innym przypadku oczywiście bym tam nie poświęcił normalna sprawa. Lecimy dalej. I kolejnego zawodnika sobie szukamy. Powoli do przodu ten ranking leci, dobra. Ten sam zawodnik, OK. Nie będzie troszeczkę inaczej. A zbiję mu na E5. Dlaczego by nie? No dobra. Ja wiem, że tutaj ta pozycja czarnych jest raczej w porządku. Goniec E6, no B3. Tutaj trzeba będzie zagrać I jakąś długą roszadkę zrobić. No ale zagrajmy sobie właśnie ten wariant niech będzie E6, nie ma żadnych szachów, przejście skoczkiem też może mieć jakiś sens, tutaj to tutaj może F4, troszkę go tutaj pognębić, może wejście tu Aha. no dobra mm. niech będzie F4 F5, skoczek F2. Serio? No niech będzie wieża D2 z taką opcją. Skoczek F2 będę musiał po F5 zagrać, bo ten jak wejdzie, to nie będzie miał też pola na D3. Ale zawsze F4 troszeczkę pewnie utrudnia akcję przeciwnikowi. Mam nadzieję. No, i tę strukturę będę musiał trzymać. Jeszcze mogę wzmocnić ją, wzmocnić ją tym ruchem. Tyle, że widzę, że on właśnie tutaj. No dobra, wieża D1. Pewnie zbijesz, przepchasz. No dobra. Strzałka. W sumie ten ruch chyba jest potrzebny. Tutaj też zagram to tu. Ale dobra, tu chyba nic nie grozi. Takie ruchy nie gro grożą. A nie, bo tutaj mam bicie i bicie. Dobra. Więc na razie nic nie grozi. Wierzę D6. No on będzie musiał raczej tak zagrać. I wtedy zagramy G4. Bo po biciu mam tutaj w centrum pionka. Też po tym wybiciu można spróbować zagrać tutaj i uderzać w pionki e, przeciwnika. Bitka. I tutaj już są opcje takie. E, czy ta końcówka będzie dla mnie dobra? Szczerze mówiąc, nie wiem. Na razie przejdę królem, zagram B4. Albo i nie zagram B4. Nie no, A3, B4 trzeba szybciutko grać. No już obronił tutaj swoje włości. E, możliwe, że to jest remisowa końcówka. Ale czasu mamy więcej, próbujemy. Próbujemy skoczka przestawić. Nie ma wyjścia. To taki ruch zagrasz. No zagrasz, ja tutaj muszę tak, tu pobronić, tu ewentualnie coś zaatakować. Jasne. No dobra, tak i tak. Skoczek wejdzie. Jasne, tak. No tak, jakiś taki szach może być mało przyjemny. Tu muszę chyba odejść, tak zagrać i tutaj wejść. O właśnie, tutaj będą fajne wejście. I do przodu. No to się dobrze ułożyło. Teraz można pomyśleć o wygranej. No niech będzie tak. Tu przytrzymam. On dwa razy trzyma, ja dwa razy atakuję. Czy tutaj mam jakieś pułapki? Jak tutaj, to tutaj, więc o, właśnie, to się udało. To się udało właśnie. No i mamy go. No dobra, szukamy sobie kolejnego gracza. 2.524. Tak się zastanawiam, czy nie zacząć speedruna 6.0, moi drodzy. Na 10 minut, tak jak zawsze. Jeszcze nie chciałem robić tego na gorąco. Spróbuję troszeczkę podreperować swoje konto rankingowe, właśnie konto główne. Gdzieś tam w okolicy 2600 się zawsze obijałem, no ale tutaj widzę, że już mocno spłynąłem i walczymy dalej. Szukam cały czas przeciwnika. Jak widać, w godzinach porannych nie jest tak łatwo jeszcze go znaleźć, ale długo nie trzeba czekać, jest. No dobrze, skoczek F6, panie kolego. I no dobra, G6, cały czas to samo. E4, koniec D2? Bardzo dziwnie, bardzo dziwnie według mojej oceny. E5, tutaj, przechodzimy sobie tam. Prościutka gra. Słuchajcie, mam, uważam, że mam tutaj jeszcze więcej temp do Zagrania. A to niech będzie tak od razu. Jak zagrasz B4? Co? Strasznie dużo przestrzeni przeciwnik daje. Tu grozi bicie. Widełki grożą. Jest opcja bicia takiego ruchu. Hmm. Też jest opcja bicia. Zagrania tutaj. Bardzo mi się też to podoba. Zbijesz tu, ja cię zbiję tam, tu, ja tu. Dobra, walniemy tego końca. Może tak. Nie wiem, no ten ruch mi się bardzo podoba. Nie wiem dlaczego. Chodzi o to, że chcę wejść tutaj, a jak on mi zbije skoczkę, ja mu zbijam tam. Już wiem, dlaczego mi się ten ruch nie podoba. Na szczęście, mam takie posunięcie. Nic nie tracimy. Pytanie, czy jak zagrasz tu. No nie, nie zagrasz tu. Ok, atakuje ci skoczka. Kolego. Teraz tak. Znowu ci atakuje skoczka. Nie zauważył. Patrzcie. Nie zauważył. gość 2560. Nie zauważył. Bitka i tutaj. Aż tak na dużo pozwalasz? Biorę. Ojej, teraz ja nie zauważyłem. Okej, okay, zwracam honor, no ale to i tak jest wygrana. Faktycznie nie zauważyłem tam bicia. Eee, dobra. No chyba tak. Jest opcja zbicia tutaj tego króla. Można pędzać. Eee, chyba tak jednak. Prościej będzie. On długą ruszadę trzaśnie, no ale tu mamy go. Skoczek wisi. Figury lecą, słuchajcie, z każdej strony. Na no, wybitka. Kusząca. Jest opcja taka również. A witam. Cześć Mich. Akceptuj rewanż, proszę bardzo. Szybki jesteś. A dziękuję, dziękuję. Tutaj, tutaj. Dobra, E4. Jak tu, to tu, jak tu, to tu, jak tu, to tu. Jest G5. Ja się. Te G5, y, grane przez ludzi tutaj jest dla mnie bardzo kuszące, bo według mnie nie jest to najlepszy ruch, ale może się mylę. Bo ja już podskórnie czuję, że tutaj jakoś można spróbować go wykorzystać. I o właśnie, przez ruch H4. Chyba nie ma lepszej recepty. Zobaczcie, i teraz na przykład tak, on H5 i nie wiem, czy no właśnie, on musi jakieś tutaj grać takie ruchy, które odsłaniają króla. I mi to bardzo odpowiada. Skoczek C5 mam, wydaje mi się, że białe są świetne. Mogę zbić tu, mogę zbić tu i zyskać pionka za Friko. Zastanawiam się teraz jeszcze nad tym ruchem. No myślę, że tak. Skoczek D5 niby stoi dobrze w centrum, ale według mnie nie za, nie za dobrze. Teraz mam opcję zbicia tutaj, zbicia tutaj. Pionek zbija stępem. Z, z Biorę tu kolejnego piona. Widzicie? To jest konsekwencja tego ruchu G5. Co to w ogóle jest z tej strony? Tutaj jest źle. A białe mają prostą grę. Bierzaj jeden na pionka. Jasne, no to jeszcze trzeba wygrać, jak każdą partię. E, ale już się dzieją dobre rzeczy. No idę tam na tego. Pionka przy okazji tu bronię. E, Okej, okay. mam chyba teraz. Aha, chwila, tu mi weźmiesz. Mam taką opcję. A hmm. no może tak po prostu, yy, no bo teraz on odejdzie wieżą. Co? A to co on czegoś nie zauważył? No i tak, no bronię piona. Um. No tak, tam B4 można by było na pewno wtrącić. Zcentralizuję no, tego hetmana Po prostu mam. Y, tutaj swobodną grę. Mogę tak, mogę królem podejść. Niby się tutaj coś poprzestawiać. Jakiś szach już teraz grozi. Może tak i wejście wieżą. Jeżeli skoczek tutaj, to ok. Może tak. No, masz bicie pionka jasne, ale wtedy wejdę sobie wyżyczką. A, muszę patrzeć też na czas, bo widzę, że jednak mi go trochę brakuje. No i tutaj. Yy, chyba trzeba zasuwać królem. Tak, mam G4. Pytanie, czy tutaj nie działa? Nie, no chyba nie. Niech będzie jeszcze tak. Po co mam yy, liczyć, ryzykować jeszcze na małym czasie? to trzeba uważać po prostu na te pionki. A, dobra, tak, tak, szach jeszcze. No okej, okay. wróć. I F3. Nie? Dobra, król już jest blisko, to już jestem spokojniejszy. Teraz tak. Tu chyba teraz mam bicie. Tak, teraz to już bicie działa. Na pewno. Król idzie na B4. A ten ucieka. A to nie do końca może działać. O kurcze. Tak. Tu, tu, tu. Nie no, jest, jestem w kwadracie. Na luzie. <głos> <głos> Już widzę, że nie chcę nawet zbijać piank. Dobra. Akceptacja. No okej, okay, jedziemy. Znowu obrona królewsko indyjska. Zobaczymy w jakim wydaniu. W wydaniu bardzo spokojnym dla białych. Dla czarnych kompletnie niegroźnym. Dziwnie gra ten debut. Naprawdę bardzo źle według mnie rozgrywa. H6, zgramy F5. F3. Już niemalże samograj. Czarne dziury, zobaczcie jakie są kiepskie z jego strony. Trzeba tylko to wykorzystać. No chyba F4 trzeba zagrać. No F4 grajmy. Niech będzie. Idziemy po konkretnie. On tutaj będzie chciał tak. Tu nie mogę. No dobra. Tutaj B4 zbijemy. I z powrotem na D7. Te skoczki teraz przestawimy i idziemy na niego. Taki typowy właśnie atak teraz robimy. On się już boi. W ogóle króla nie powinien ruszać, tylko kontratakować. A on już się boi, zobaczcie. Zagrał według mnie te trzy ruchy, które są zbędne. Tak? Chcę wejść Hetmanem. Możliwe, że G3. Właśnie. Wejdę Hetmanem. Na no, wchodzę i grozi ruch taki. Teraz tak wchodzę i grozi ruch taki. Ależ tutaj jest zgnieciony król. Typowa królewsko indyjska. Poświęcił tutaj skoczka w sumie chyba na wiwat. Grozi piękny mat w dwóch ruchach. Okej, okay, no to on gra już na wiwat, nie chcę mi się z nim grać w takim razie, jak on takie ruchy wykonuje. Na partię z widzem. Eee, myślę, że ciutkę później, jakbym już skończył, tutaj jest troszeczkę swój. Nie chcę już z nim grać. Myślę, że tak, za jakieś powiedzmy na niedługą chwilkę, 15 minut, możemy sobie zagrać. Bo ja tutaj głównie nagrywam odcinek na YouTube, robię to sobie właśnie w częściach, chociaż już w sumie ta część mogłaby być ok. Ale jeszcze spróbuję zagrać z jedną, dwie partie. I dlaczego by nie, Michale? Możemy zagrać w sumie. Też nie odpalałem dawno streama, który grałby z widzami. To tak jeszcze poproszę. O, 2600 gościu ma. Ok, lecimy. Niech będzie od razu D5. Wszyscy zadowoleni. Ok. H3. Proste rzeczy grajmy. A6 pewnie. A3, B4. i tak mhm. skoczek na d2 tu pilnujemy, ale też w sumie mam możliwość takiego zagrania postraszenia, skoczek a5 będzie stał według mnie dobrze, bo atakuje końca tu f3 tego pionka przytrzymamy bo zawsze z poświęcenia grożą tutaj e, hetman d2 nie no, gość gra naprawdę z fajnym pojęciem zagrajmy tutaj, żeby wymienić gońce Tutaj skoczek wejdzie chyba na E5, z tego co mi się wydaje, ale tutaj też jest dobra obrona. Mogę spróbować skoczek z, na A2, żeby wymienić. On ma tam ciasno z gońcem i to jest mój, moim takim chyba plusem. Próbuję teraz wymienić. Co? No to teraz traci chyba. Wszystko po wymieniu. Okej. Okay. Poprawmy skoczka. Dlaczego mi Ramirez zaproponował? Idziemy tutaj po gońca. Pytanie, czy zbić tego? Nie, no bicie siada i tutaj. No szach oczywiście idę tutaj. Będę bronił się maksymalnie wierzą. Okej. Okay. Niech będzie tak, tu, tu, taki ruch rozi. Hetman, tu, tu. O, sprytne. Sprytne, sprytne z jego strony. Obronimy się grając tu. On zagra tak pewnie. To ja coś takiego spróbuję. Czy coś tu grozi? Hmm, jakieś wieczne szachy. No może i tak. Zagrajmy tak. Możliwe, że poświęci. No ale to poświęcenie u niego chyba nie spełnia roli, bo jeszcze go, hetman fajnie wraca. Z twardo tutaj bronimy na G2, a akcję robimy z drugiej strony. Czyli tak, propozycja wymiany hetmanów. Mogę dać szacha zbić tu. Też jest ciekawie. Jak wymienię hetmany, wybije, on wróci. Ja tu, ja tu. Dobra, to będzie wygrana końcówka. Bo biorę tego pionka. A mogę nawet tak podejść tutaj O jejku, wierzę podsta... Ale co on zagrał? Dlaczego on taki był niemiły dla mnie? No nie, nie wierzę po prostu Co ja zrobiłem? jejku. Ale to było Typowo internetowe zagranie Aj, tutaj jeszcze nic nie mam Tempa nie mam Ale to było... Mm, no tu ubijesz, no wiem. Ojejku, dobra. Poddaję partię. No widzicie, i to właśnie jest coś takiego, że y, wygrywasz partię i podstawiam w, prostym, w prosty sposób. Nie, no nie ma opcji wzięcia remisu. Absolutnie. Przecież, jak mam wygrano, to dlaczego mam brać remis? To się tak zawsze mówi. Po fakcie. Po prostu zagrał mi. Widział tempo gry, jakie mamy, i zagrał specjalnie podstawił wieżę, żeby właśnie znaleźć taką opcję. A no tak. Trzeba wrócić do dobrego. Do dobrego. Um... Dobrej formy. Tutaj próbuję teraz zagrać. No dobra, lecimy. Jak pozwala przeciwnik tutaj przejdę. No masz H4. Ok, skoczka przestawię na lepszą pozycję. Wszyscy zadowoleni. Chyba nawet krótko zrobię. Wejście tu będzie też ok. Ha, goniec tam się uruchomi. To jest opcja. No dobra. Wracam. Ten piątek raczej jest nie do wzięcia. Niech będzie tak. Ojej! Wiecie co? Ja nie wierzę, co ja robię w ogóle. Yy, nie wiem, co mi do głowy przychodzi, że ja takie rzeczy odwalam. I znowu z tym samym gościem. Nie, i to jest najgorsze. No, nie wierzę. Po prostu nie wierzę, co, to, co, się, co się dzieje. Kompletnie w to nie, nie. Nie potrafię w to uwierzyć. No. Co się wyrabia ze mną? Tu jest bicie chyba jakieś. Oh. No pewnie ma dużo radochy, a podstawiłem. Mądre podejście, mądre podejście. Szkoda, że ten pionek jest. Tu bym miał szansę jeszcze. Szansę na w sumie nic. raz, poproszę. Co mi tam w ogóle odbiło? Nie mam pojęcia i nie, nie, wiem, nie wiem, jak to wytłumaczyć. <ścoughs> Hetman bije D7 pod wieżę. Cudownie. H3. zobaczymy, co z tym gońcem zrobi. Nic nie zrobi. Dobra, gramy E4. Tu, wisi tu, tutaj, naprawdę tu zagrałeś? Hm, ciekawe. strasznie ciekawy coś mi tutaj się wydaje, że coś tutaj jest tylko jeszcze nie wiem co wprowadzę każdą figurę jeszcze poczekam na jego ruch no dobra, strzałka tak po prostu oto zagrajmy na strategię, ten pionek jest słaby Zagrajmy po prostu na strategię, czy ta wymiana tutaj zadziała. No, jeżeli wymieniamy, to wymieniamy. Ok, tu trzeba zrobić jakiś lufcik mały. I ten pionek. No, i dobra. I trzeba powoli, powoli realizować tę pozycję. Myślę, że nawet takie zagranie tutaj może spełnić swoją rolę. Tak, tu jeszcze nic nie grozi, bo nie ma takiego ruchu. Zdążę odejść. A tutaj. Mm. Dobra, tak muszę. Jeżeli tak, to tak mam na szczęście. Ok, tutaj są jakieś akcje. To chyba tutaj mogę związać ładnie. Przeciwnika. Pełna zgoda. Spróbujemy tu. Po czarnych polach trochę przytrzymamy. Jakaś tam opcja wymiany się szykuje. No widzę, 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 widzę. Tylko trochę mało widzę. Możesz zagrać tu. Hetmanówka, a taki trochę remisik. Jakby się udało, hetmanę wymienić. W sumie też nie wiadomo, bo ten pionek jest na białym polu. A dajmy jednego szacha. Wróćmy tu. O, wymienił. To ciekawe. Pytanie, czy ja mam tu jakąkolwiek szansę. To wymienimy. Zagramy tutaj. I chyba tak mogę. I czy ja to wygram? Ale przegrać nie mogę tego. Prawda? Tutaj F5, tu. Tu jest taki ruch kurczę. Będę musiał tam zagrać. On tu, ja tu z szachem. Tu. Tu będę... Dobra, chyba nie jest źle. No musi to wybić. Liczy pionkówkę na 100%. Szkoda, że ja jej nie policzyłem. F5 tutaj. On tak zyska tempo, ale mam taki ruch. Tak, tak, kurczę ten ruch jest szybki. Hmm. Znajdzie pewnie: O, zagrał inaczej. Tak, tu, tu. No no. Przegrywam te partie, no. Nie, nie przegrywam. Remis. No, i odrzucił. Odrzucił. Słuchajcie, spróbuję jeszcze zagrać z dwie partie. Mistrz międzynarodowy. W sumie i tak, w dzisiejszej sesji można powiedzieć jest ranking do przodu. Trzeba się z tego cieszyć. I na drugą stronę. Ataku nie będzie. Aż takiego, ale pozycja czarnych jest myślę, że bardzo przyjemna. Szczególnie, że gramy czarnymi. Wiecie, co mam na myśli? Żadnych problemów po debiucie. No, odejście na D7 myślę, że będzie OK. E5 sobie zagramy, bo D4 groziło. Może nawet grozi. Dokładnie. Wybijemy. Wybijemy to i zrobimy sobie długą roszadę. Już jest jakaś tam opcja. Koniec d2. To trzeba będzie zagrać hetmanem na B6, prawdopodobnie. Aha, tutaj atakujesz. Jasne. Może tu zagrać? Chodzi o to, że jak on zbije, tu wszystko do końca, tam, 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 mam taki ruch. O, dałeś szacha, no dobra. O, to mam powrót paragońców, Jest ok. Też jest dobrze. No dobra, przyjmuję tę ofiarę wiem, że chcesz sobie tutaj zagrać dlatego, że. Aha, tu podstawiłem pionka. Hmm. Figurę nawet. Pięknie, Krzysztof. Po prostu pięknie. Uwielbiam swoją grę. Naprawdę uwielbiam swoją grę. Wszystko w porządku w tym w, po jest Wszystko w porządku. I, I po prostu w taki prosty sposób podstawiać. No po prostu żal ściska, wiecie co, no. Jak tak można. Wiem, że ma problem, bo jak zagra tutaj, to mam taki ruch jeszcze. Jak tu, to tu. Tu zbić nie wolno, bo jest wieża G8 i tam strzałka. A obroniłeś się. Taki ruch działa. Może chwilowo wieża C5, a tak. To i tak mi się opłaca. Tutaj. Bicie, bicie i tu. Tak będziesz miał lepiej. Właśnie. Już masz lepiej mimo wszystko. Tak? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Mnóstwo związań, czy z wyjścia z wora się uda? Zobaczcie, wszędzie związania. Uciekam grzecznie ze związania. Są i tak nic nie da. No dobra, muszę tak i zasuwam pionem. Co mi pozostało? Nie wiem co tutaj się dzieje. Ale chyba nie dostaje Mata, co? Tutaj, tutaj, goniec, tu. Wyliczyłem, że mata nie dostaje. Ale też pozycja się chyba nie poprawiła. Czas! Czas. Spróbuję rewanż. Jeszcze? No walka trwa, walka trwa. To są takie fajne motywy, że jak skoczek zostanie i może nas zagrać g5, no ale jak widać przeciwnik postanowił to wymienić. Chyba też OK. C3 też jest zagrane po to, żeby tego gońca przytrzymać na tej diagonali. Tutaj A4 trzeba zagrać od razu. I A5. I skoczek na C4. Aha, tutaj wejdziesz. Nie no, F4 wtedy. <gryw> tutaj bicie. I wejście skoczkiem. No i co, zdobywam zwyczajnie piona. Ale prościutko. Ten układ jest teraz świetny. Po prostu świetny. No tak, no to F4 i nie ma już E5 pola. Taki ruch grozi. Myślę, że jak najbardziej. Jak skoczek zagra tu na D7, możliwe, że wierzę E1 z takim planem. F5 też ciekawe. Dobra, tutaj grasz. Zastanawiam się nad tym. Chyba tak zagram, bo będę chciał mocniej to pole e, atakować. Wieża C6 stoi e, tak dziwnie, można powiedzieć. No tutaj i tutaj grozi w sumie ruch. Jak tu. Tu teraz mogę tak zagrać. Może te wieża C6 było trochę ryzykowne. Ale w tym wypadku nie jest źle już, Cię bicie. Otwiera się goniec, skoczek świetnie broni. To się musi chyba dobrze skończyć. I chyba skoczkiem. koczkiem. Tak, taki ruch grozi. Um, po prostu wracam. Cały czas trzymam to pole. Zobaczcie, goniec w ogóle nie został wyprowadzony, a stoi kapitalnie w tym układzie. Mocno trzyma. Jeszcze jakiś tam. Można próbować pewnie F5. Tak, tak. Zejdźmy w ogóle ze związania. To jest przede wszystkim o tego związania. Żeby mieć spokój. Eem, tu mi atakujesz, tak. Tak, chyba zagram. Zawsze jakiś to punkt zaczepki. A to chyba widełki nie, bo tu tracę. To może po prostu wieża. D1 i bronimy Hetmana. Nie ma co tu się szarpać z gościem. A to nie mogę wybić tak po prostu. Albo tak zagrać. Hetman tu i na końcu tam. Chyba, chyba tak. Chyba tak wygrywa. A nie. Jeszcze nie wygrywa. No ale jest szereg wymian, które można zastosować. Dobra, zastosuję te wymiany. Pójdę pionkiem do góry. I to nie ja się muszę martwić o te pozycje. Dlaczego nie wziąłem pionka? Niech mi ktoś powie. Szuka kontry. E, tak, on tu, ja bicie, tu, tu szacha nie ma. No właśnie. Dobra. E, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję i będziemy cisnąć dalej.